Szczęść Boże, w Wielką Sobotę przed nami liturgia Wigilii Paschalnej. Tam jest pytanie, czemu wołasz głośno do mnie? Bóg stawia takie pytanie Mojżeszowi, gdy on stawia się za ludem. Gdy został wypchnięty z tłumu, aby być przedstawicielem tego ludu uciskanego. Stawia je także nam. Po co głośno wołasz, gdy życie daje ci się we znaki? Po co wołasz do Boga, któremu nie narzucasz się w czasie powodzenia, którego często zbywasz, gdy sam sobie świetnie radzisz? Czym ma ci teraz pomóc? Przecież wtedy uważasz, że jesteś silny, a Pan Bóg ci nie jest potrzebny. Co się stało, że szukasz tego, który nadskakuje wokół ciebie, gimnastykuje się, żeby tobie dogodzić we wszelkich potrzebach, ale nie zauważasz tego? Czyżbyś jednak uznał, że nie jesteś aż tak silny, jak się tobie wydawało? Wracając do Wielkiego Czwartku, Jezus w czasie wieczerzy zadał swoim uczniom proste pytanie na dość dziwne czyny. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? To chwilę po obmyciu nóg. Czy rozumiecie, po co to zrobiłem? Zadał je przecież tym, którzy cały czas byli blisko i wydawać by się mogło, że lepiej im nie będzie. Mieli doskonałego nauczyciela, nieustanną relację, możliwość pytania o niejasności. Ale to Jezus pyta pierwszy, czy rozumiecie mój gest obmycia nóg? I czy my rozumiemy to wszystko, co Bóg czyni względem nas? Według mnie wielu podejmuje każdą Bożą interwencję. Wielu jednak nie oznacza wszystkich. Przed chwilą wysłaliśmy teksty, które streszczają boskie działanie względem człowieka. Od momentu stworzenia go na Boże podobieństwo, przez wyciągnięcie go z tarapatów i ucisku tej egipskiej niewoli, przez zawarcie, odnawianie i podtrzymywanie przymierza, aż do ostatniej ofiary krzyża. Wszystko się może wydarzyć. Góry mogą się zawalić, pagórki ustąpić. Ale miłość Boga do człowieka nie zmienia się. Kiedy więc słuchamy słów ze Świętej Księgi, dociera do nas komunikat. Bóg nie rezygnuje, nie obraża się i nie przeklina człowieka, choć mógłby to wszystko uczynić. Kiedy zwrócimy uwagę na zachowanie człowieka, zobaczymy cały przekrój negatywnych cech naszych zachowań. Objawy histerii, sklerozę, wyparcie z pamięci, kaprysy, lęki, złość, zawiść, nienawiść, pretensjonalność. To wszystko stoi w opozycji do niezmiennej dobroci Boga, do dobroci zmierzającej do zjednoczenia w wieczności. Miałem w życiu kilka sytuacji, gdzie ktoś do mnie jako księdza złorzeczył, oskarżał i przeklinał. Może nie mnie osobiście, ale raczej Kościół i tym samym Boga. Skąd to się bierze w człowieku? Taka zawziętość, butność, którą wyraża na głos, krzycząc z daleka, nie mając odwagi powiedzieć prosto w oczy, co mu leży na sercu. Dlaczego tak oporni jesteśmy na to, co ma nam przynieść korzyści? Dlaczego dajemy się wciągnąć w machinę manipulacji i podważania tego, co nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia? Przecież Bóg, jak to wynika z dzisiejszej lektury słowa, nie występuje przeciw człowiekowi. Pochyla się, by obmyć mu nogi, przytula do swojego serca, otacza opieką i rozwiera ramiona, aby przyjąć do siebie. Czy zdajemy sobie sprawę, że każde zło oddala nas od raju? Nawet gdy nie czynimy źle, ale gdy tylko milczymy. Prędzej czy później dojdziemy do punktu, w którym staniemy bezradni i zaczniemy głośno wołać, szukając Boga, żeby nam pomógł. Tylko czy to nie będzie zbyt późne szukanie pomocy? Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego dzisiejszego ognia, który pokazuje nam drogę właściwą. Rozświetla mroczne zakamarki naszego życia, w które dotychczas nie chcieliśmy wchodzić, żeby zrobić tam porządek. Chrystus może stać się pochodnią w naszym ręku, która spalając się, daje nam światło i ciepło jako wyraz obecności i bliskości. Potrzebujemy wody, która wylana na nas
przebudzi nas z letargu. Pozwoli ocknąć się i orzeźwi, abyśmy nie ustali w drodze przez wszystkie wydarzenia, sytuacje i spotkania, kiedy to mamy dawać wyraz naszej wiary. Wiary zdolnej nie tylko do poświęceń, ale przede wszystkim do czynienia cudów. Potrzebujemy także pokarmu, aby stawać się silnymi i stawać po właściwej stronie. Nie barykady, bo nie jesteśmy na wojnie, ale po stronie prawdy. Bo taki jest właśnie czas paschalny. Jest przejściem od stabilizacji poprzez utratę wszystkiego, szukanie pomocy, doświadczenie miłości, aż do chwili, gdy sam mogę to czynić dla innych. I dlatego właśnie wołam głośno do Boga, bo potrzebuję pewności, że jestem na dobrej drodze, że każda sytuacja jest wpisana w moją historię, że Bóg wie, co się za chwilę wydarzy, ale bardzo pragnie, bym pozwolił się prowadzić za rękę. I więc nasze przejście od mroku, znikłym płomykiem paschału przez Morze Czerwone, Dolinę Beznadziei, wody chrztu stwarzające nowego człowieka, doprowadzi nas do pustego grobu i rozweseli serce, abym przestał się lękać. Bóg nie zostawił mnie samego, nie opuścił mnie w potrzebie. On jedynie poszedł do drugiego pokoju, by tam przygotować mi miejsce i czekać na mnie, gdy przyjdę zwycięski. Do zobaczenia w niedzielę Zmartwychwstania. Szczęść Boże!